Rozpoczął się drugi etap projektu Via Fabrilis, szlak tradycji rzemieślniczych realizowanego przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu wspólnie z Muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego w Czechach. Jest to kontynuacja naszego projektu, który realizowaliśmy i realizujemy obecnie z Czeskim Muzeum w Chlabi, poświęcony odnawianiu, ożywianiu tradycji rzemieślniczych na pograniczu polsko-czeskim. Projekt, ten pierwszy etap realizowaliśmy w latach 2008-2010. Obecnie na początku tego roku, 2013, otrzymaliśmy dofinansowanie na kolejny etap projektu. Je to vlastně už náš společný třetí projekt s Muzeem Boleslavci. Jest to już nasz wspólny trzeci projekt. Ten jest kontynuacją pierwszego etapu Via Fabrilis. W ramach tego projektu pojawią się nowe punkty, które przybliżać będą tradycje rzemieślnicze po czeskiej stronie Karkonoszy. Která představují tradiční krkonošská řemesla na české straně Krkonoš. Muzeum ve Vrchlabí je jednou z částí. Muzeum ve Vrchlabí je institucją, která dba o tradici, přírodu i kulturu. Projekt i współpraca s polskými partnerami umožliví nám ještě více działań, naše ještě większe zaangażowanie v to, co robimy. Je velmi důležité, že po straně české ważną częścią projektu będzie zakup wyposażenia pracowni rzemieślniczej i pracowni konserwatorskiej oraz prace związane z rekonstrukcją ogrodu położonego przy budynku muzeum. W ramach tych pieniędzy to, co dla nas jest teraz najważniejsze i najbardziej istotne, czyli duży remont budynku na Mickiewicza, remont dachu, elewacji, przebudowa całego poddasza, stworzenie pracowni konserwatorskiej i oczywiście wymiana instalacji. Ten projekt pozwoli na całkowite wyremontowanie Muzeum Ceramiki przy ulicy Mickiewicza. W związku z przebudową całego naszego poddasza muzealnego powstaną nowe, bardzo wygodne przestrzenie dla przechowywania zabytków ceramicznych oraz powstanie właśnie pracownia konserwatorska, taka jakie istnieją przy w zasadzie wszystkich większych muzeach, która ma służyć zarówno tutaj na nasze potrzebom własnym, żebyśmy mogli przed każdym wyjazdem eksponatu sprawdzić go, czy on się nadaje dalej do podróży, czy nie potrzeba go w jakiś sposób poratować. No i przede wszystkim będziemy z racji na profil naszej instytucji konserwować tutaj ceramikę, ale nie tylko. Działania tak zwane miękkie to organizowanie warsztatów dotyczących tradycyjnego rzemiosła oraz kultury na pograniczu polsko-czeskim, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Wystawy i pokazy, ale także konferencje poświęcone problemom konserwacji. Na terenie tutaj Bolesławca i w najbliższym na terenie powiatu jest bardzo trudno znaleźć w miarę tanie miejsce, gdzie można swoje przedmioty bardzo cenne związane z rzemiosłem konserwować. Chcemy właśnie zmienić tę sytuację, stworzyć pracownię, w której będzie mógł każdy, nie tylko instytucja, ale również człowiek prywatny, zwrócić się do nas i mam nadzieję, że w miarę za sensowne pieniądze również sprawić, że te rzeczy, które przechowujemy w domu, odzyskają swój blask. Chcielibyśmy również, żeby ta pracownia stała się takim miejscem, gdzie każdy będzie mógł przyjść, właśnie jak pani wspomniała, poradę, albo zostawić swój na przykład naczynie, czy jakiś inny przedmiot, który potrzebuje faktycznie ratunku, a my z całą pewnością będziemy służyli pomocą. Wartość projektu to ponad 500 000 euro. Ponad połowa tej kwoty, 1 100 000 zł, przypadnie stronie polskiej.